Pierwsza połowa to bardzo dobra gra piłkarzy Radomiaka, a potwierdzeniem tego był wynik, czyli 2-0 dla podopiecznych Macieja Kędziorka. Najpierw w 25 minucie gola samobójczego zdobył Stratos Sfarnas, a tuż przed przerwą na 2-0 podwyższył Żardel, który wykorzystał błąd bramkarza Rakowa Kacpra Bieszczada. Na początku drugiej połowy częstochowianie zdobyli gola kontaktowego, a jego autorem był Janis Papanikolaou. Druga część spotkania to napór Rakowa, ale też skuteczna obrona zielonych. Finalnie Radomiak wygrał z mistrzem Polski 2-1. Zwycięstwo z mistrzem Polski to jest zawsze, uważam, wielki sukces. I my dzisiaj tego dokonaliśmy. Bardzo dobra pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Dwie bramki zdobyte, ale tu przede wszystkim bardzo dobra praca w obronie, w wysokiej, w niskiej. Realizacja planu, zamknięcie środka. Tutaj naprawdę pokazaliśmy bardzo duże zaangażowanie, bardzo duży charakter. Druga połowa, trochę początek niemrawy, trochę za dużo pozwoliliśmy Rakowowi. Raków wrzucił kolejny bieg, trochę nam zaczął sprawiać problemów. Bramka szybko strzelona, która też, no, jak się prowadzi 2-0 i dostaje się bramkę w 49 bodajże minucie, to też nie jest łatwo, ale potem trochę uspokoiliśmy granie. Potem w końcówce, wiadomo, już Raków przyjął inicjatywę, ale myślę, że bardzo dobre zmiany, no i wygraliśmy ten mecz 2-1. Zieloni zdobyli bardzo ważne w kontekście utrzymania 3 punkty. Obecnie Radomiak ma na koncie 35 oczek.